W dzisiejszym Rap Now ponownie jest z nami Remy. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym niemiłym wydarzeniu, które spotkało Remiego jakiś czas temu. Cześć Remi. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Może zdradzisz o jakie wydarzenie chodzi. Zresztą osoby, które już widzą tytuł podcastu pewnie domyślają się o co będzie chodzić, ale możemy jeszcze dościślić. Tak, chodzi oczywiście o kradzież mojego fanpage'a. Niby nic takiego, z drugiej strony wielka rzecz, wszystko zależy, kto jak traktuje swój fanpage, czy jest to raczej przyjemność czy praca, czy może kwestia promocji. Natomiast myślę, że wiele osób może mieć do czynienia z tą niemiłą sytuacją i wtedy pojawia się problem jak rozwiązać tą całą sytuację, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać porad. No i myślę, że postaramy się wyjaśnić tutaj parę spraw na ten temat. Mhm. Mm to może wrócimy do dnia, kiedy zorientowałeś się, że straciłeś swój fanpage. Jak to wyglądało? No daty nie pamiętam powiem szczerze, że wracałem do domu i dostawałem nagle wiadomości, że wylogowano mnie z Facebooka, że coś nie gra, zmieniono hasło, raz, drugi, trzeci. No oczywiście z telefonu troszkę mniej dynamicznie wychodzi zmienianie tego hasła, wchodzenie na maila. Ta sytuacja kilkakrotnie się powtarzała w ciągu godziny. Po czym dostałem maila, który poinformował, poinformował mnie, że niestety, ale ktoś zmienił administratora na Twoim fanpage'u. Mm -hmm. e, I dla Ciebie mm, fanpage jest takim głównym komunikatorem, głównym pośrednikiem, jest głównym kanałem pośredniczącym między Tobą a Twoimi klientami, tak? W tamtym okresie faktycznie myślałem, że jest to kanał komunikacji tak naprawdę jedyny dla mnie. Aczkolwiek okazało się, że bardzo szybko ludzie zaczyna, zaczynali mnie szukać, znajdowali moj, moje prywatne konto. Tak szczerze mówiąc, bardzo szybko ludzie odnaleźli mnie właśnie na tym Facebooku i chociażby, czy prywatne konto, czy z czasem jak przyszedł nowy fanpage, także nie do końca trzeba się tego bać, bo czasami może to może tak musi się stać. Ja też przyznam szczerze, że tam wiele różnych rzeczy było na tym fanpage'u z dawnych czasów, które może niekoniecznie dobrą reklamę mi robiły, z tego względu, że ten fanpage miał już jakieś 5 lat. Było tam wiele rzeczy od samego początku, także myślę, że teraz zacząłem swoją drogę na nowo i mi się wydaje, że dzięki temu moja jakby marka, która jest teraz tym moim fanpage'em, staje się coraz lepsza i są tam naprawdę tylko dobre rzeczy. Mm -hmm, no tak, wcześniej te pierwsze miksy gdzieś na tym starym fanpage'u się też pewnie pojawiały podlinkowane e, i mogło to jakoś wpływać na odbiór, ale też pokazywać progres w jakimś stopniu, jaki poczyniłeś przez ostatnie lata. E, powiedz mi w takim razie, czy podejmowałeś jakieś próby ym, odzyskania tego fanpage'a? Oczywiście, pisałem nie raz do supportu Facebooka w tej sprawie. Wysłałem łącznie około 10 wiadomości. I szukałem także kontaktu telefonicznego z supportem Facebooka. Natomiast, jak się okazało, najbliższy y, kontakt telefoniczny jest, z tego co pamiętam, chyba w Irlandii. Także w Polsce nie możemy się skontaktować z Facebookiem bezpośrednio, nie, nie możemy zadzwonić. I do tej pory nie dostałem odpowiedzi na wszystkie wiadomości. Jedyne odpowiedzi były: proszę poczekać, mamy dużo zgłoszeń, y, wszystkie będą rozpatrzone. No, natomiast jeśli ktoś wysyła wiadomości z twojego fanpage'a do, do ludzi, z którymi kiedyś współpracowałeś. No nie jest to dobra reklama. Jedyny plus jest taki, że pisał w języku, którego ja nie używałem oraz yy, wyłudzał pieniądze, co było bardzo widoczne i raptem tylko kilka osób fakt, faktem naciągnął, ale ja też nie chciałem psuć swojej marki renomy i oczywiście współpracowałem z tymi ludźmi za darmo. Oni wysyłali mi potwierdzenia przelewów na dane numery konta. Oczywiście ja to rozumiałem, no i, no i niestety, do tej pory Facebook nic z tym nie zrobił. To konto dalej gdzieś wisi w powietrzu, czasem wysyła właśnie wiadomości. Ale właśnie niestety, w tym momencie Facebook mi się wydaje, troszkę się psuje, pogarsza, ponieważ nie reaguje na takie rzeczy jak hakerstwo, jak spam i tak dalej, i tak dalej. Mhm, czyli uściślimy, osoba, która przejęła twój fanpage, e, wysyłała wiadomości do twoich byłych klientów e, z jakimiś prośbami o przelewy, o zlecenia, albo oni się odzywali, nie wiedząc, że ten fanpage był ukradziony e, i przelewali pieniądze, które później, żeby ty naprawić te szkody, realizowałeś za darmo, te zlecenia. No, i to jest dość nieciekawa sytuacja, ale powiedz mi, czy w takim razie nie myślałeś o tym, żeby się uniezależnić jakoś od monopolu Facebooka albo zabezpieczyć lepiej swój nowy fanpage? Oczywiście nowy fanpage jest o wiele bardziej zabezpieczony niż stary. Tak, a propos jeszcze poprzedniego pytania i poprzednich pytań, jak to mogło się stać. To też yy, no mam takie podejrzenia, że po prostu mógł być to przypadek, tak? że ten haker dostał się do komputera, bo no już mogła mi się jakaś reklama wyświetlić strona, niechcący mogłem kliknąć. Natomiast też pobieram wiele rzeczy od ludzi, właśnie. No i czasem jest ta obawa, że ten wirus przejdzie i, i niestety moje jakby, mój komputer, moje konto nie było na tyle zabezpieczone. No teraz, teraz jest o wiele inaczej, ponieważ no, korzystam z y, mocnego antywirusa. Dodatkowo właśnie mam każde logowanie na Facebooka przez SMSA włączone, że trzeba potwierdzić je kodem, który dostaniesz, i tak naprawdę to jest na ten moment tyle, co mogę zrobić, aczkolwiek no, to już robi inną robotę. Tym bardziej, że wiele pisałem do ludzi i wiele ogłoszeń mi się wydaje było w świecie internetów na temat tego, że to konto właśnie zostało skradzione, i nawet dzisiaj co prawda dostałem sygnał, że tam osoba na to konto pisała. Ale już dzisiaj wiem, że ta osoba nie odpisywała z kolei na te wiadomości. Mhm. Więc mam nadzieję, że sprawa niebawem będzie już w pełni zamknięta, aczkolwiek no, ciągnie się to długi czas. Mhm. A czy nie uważasz, że w ogóle uzależnianie swojego głównego kanału komunikacji z klientami, zleceniodawcami, uzależnianie się od Facebooka w dłuższej perspektywie robi Ci trochę krzywdę, no bo zasięgi mogą się ograniczyć, też mogą zostać wprowadzone jakieś innowacje, jeśli chodzi o kontaktowanie się ze stronami na Facebooku. No i tak samo myślę, że dotyczy to Instagrama i każdego innego kanału komunikacji. Czy nie myślałeś może o tym, żeby mm, zabezpieczyć się przed tym, żeby, żeby po prostu mieć bezpośredni kontakt na własnej platformie z osobami, które chcą się z Tobą skontaktować. Oczywiście, to znaczy, ja od razu z klientami staram się budować przyjazną relację, i od razu mamy kontakt także ze sobą telefoniczny, mailowy, jeśli jest też taka konieczność. Staramy się wymieniać te kontakty na wszystkie możliwe sposoby. Ja także mam dodatkowo jakieś potwierdzenia z przelewów, często. Co też zawsze pozwoli mi napisać do, jak, do jakiejś osoby, gdy pojawia się właśnie jakiś problem, tak? Nie mogę odpisać, czy coś się dzieje nie tak. Ale tak, ważne jest to, żeby tworzyć właśnie wiele platform i być odnajdowanym. Ale mi się wydaje, że nie tylko w internecie, ale i taką platformą trzeba być w rzeczywistości yy, odnośnie właśnie tworzenia yy, jakby swoich platform. Tworzyć platformy oczywiście można i trzeba. Ja sam zacząłem korzystać z Vero, buduję jakby swoją markę troszkę szerzej. Może tam chciałbym też poszerzyć właśnie swoje zasięgi poza granicę naszego państwa, dlatego tam parę osób też już zauważa mnie troszkę. I platformy bardziej takie rzeczywiste, mi się wydaje, to jest dla mnie taką platformą Acoustica Studio. To są ludzie, z którymi współpracowałem także. Nieraz, czy w studio, czy mieliśmy okazję się spotkać, czy ja też do nich jeździłem. To jest największa i reklama, i to jednocześnie niweluje moje wszystkie obawy o to, że stracę kontakt z ludźmi, z którymi współpracuję. Mhm. No tak, to jest już taki bezpośredni kontakt Przez ludzi, którzy Cię polecają Którzy Cię znają, widzą I w jakiś sposób słyszą tak. to, co robisz Gdzieś tutaj Na warmińsko-mazurskiej scenie I nie tylko zresztą Wspomniałeś o Vero To jest, jak rozumiem, taka trochę Odpowiedź na tak. ograniczenie zasięgów Przez Instagram tak. Jak wygląda Vero? Bo ja nie miałem okazji w ogóle korzystać z tego Serwisu czy może powiesz, jak wygląda to pod względem społeczności teraz, czy warto się tam pojawić, czy jest w ogóle dużo Polaków, czy po prostu celujesz, żeby po prostu dotrzeć do zagranicznych klientów? Znaczy tak, no generalnie ja postuję, tak jak, postuję się tak jak na każdym możliwym serwisie społecznościowym. Wizualnie jest to troszkę połączenie Facebooka i Instagrama. Można tam właśnie śledzić ludzi, ale można też dodawać jakby do znajomych. Można tam oczywiście wrzucać muzykę, można dodawać komentarze, można wrzucać zdjęcia, filmy, wszystko co tak naprawdę nas interesuje i naprawdę są niezłe zasięgi na Weron, także widziałem tam sporo ciekawych osób, nie jest to jeszcze takim chłamem, którym może być załóżmy za lat 5-10, tak? gdy nazbiera się całego syfu internetu. Także mi się wydaje, że ta aplikacja ma potencjał. Polaków jest właśnie coraz więcej, z tego co zauważam, i także z naszych stron Olsztyn, Barczewo, Warmia. Naprawdę można znaleźć. Na pewno pod wieloma numerami, które miksowałeś w opisach, też jest stary link do tego starego fanpage'a, i to może wprowadzać w błąd wielu. Odbiorców, którzy chcą się z tobą skontaktować, którzy chcą zacząć dopiero z tobą współpracę? Czy też próbowałeś jakoś reagować na to, żeby te linki się zmieniały? Czy to w ogóle jest łatwe do zrealizowania, czy niezbyt się udaje? Oczywiście, że jest to trudne, ponieważ muszę pisać bardzo często do wielu osób, żeby chociażby zmienić pod jednym numerem tak? link. Teraz załóżmy sobie, wyobraźmy taką sytuację, że właśnie na BOR są te starsze numery załóżmy, które, znaczy starsze numery, na przykład bajka, pod którą mam stary link, to musiałbym teraz pisać do szpaka, szpaku by pisał do kogoś tam jeszcze, potem prawdopodobnie jeszcze inna osoba by się tym zajęła, a nie wiadomo czy by tam może komuś się chciało tak naprawdę to zrobić i to jest strasznie trudne. No, ostatnio miałem, tak naprawdę tylko prosiłem Ajmana, który wrzucił nowy numer, i wiem, że on bezproblemowo, szybko to miał zmienić i zmienił tak. Ale naprawdę, teraz załóżmy ze starszymi numerami to jest ciężko, bo załóżmy w tamtym, numer... w tamtym roku zrobiłem dość sporo numerów, nie będę ukrywał. I załóżmy 300 trafiło do internetu. No i do... załóżmy pisać do około, nie wiem, 60-70 osób którym miksowałem różne numery, żeby pozmieniali linki, no ja sam nie mam do wszystkich kontaktów teraz przez stratę fanpage'a właśnie. Tu też jest kolejny problem, aby to zrealizować. No tak. Eee, nie jest to łatwe, tak jak widać, eee, ale ja trzymam kciuki, żeby się udało, żeby ten nowy fanpage rósł i też może ten kanał na vero. Na vero. Może też coś zmieni na lepsze. Eee, może coś jeszcze chciałbyś dodać na koniec? Osobom, które mogłyby spotkać się właśnie z taką utratą fanpage'a, którym to może przeszkodzić w jakimś funkcjonowaniu, czy zarabianiu na życie, czy po prostu zajmowaniem się swoją pasją, czy zainteresowaniami. No jasne, przede wszystkim nie załamywać się i robić dalej swoje. Szukać rozwiązań na takie sytuacje, a może ta sytuacja właśnie będzie dla was yy, takim kopem motywującym do poszerzenia swoich możliwości i. Motywacją, żeby zajść jeszcze dalej, ponieważ to jest szok często, dla mnie też to był szok, ale nie można się w nim zgubić i nie można mówić, że to było jedyne źródło dostępu do kontaktu z ludźmi. Bo jeśli jesteś osobą rozpoznawalną, jesteś osobą, która robi dobre rzeczy, która ma szacunek, na bank ciebie znajdą i głowa do góry zawsze jest na wszystko sposób. Nie ma co się poddawać, i tym pozytywnym akcentem motywacyjnym. Będziemy Was dzisiaj żegnać. To był kolejny podcast Rapnał, rozmowa z Remim. Dzięki za uwagę. Dziękuję również, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.